Cześć, nazywam się dr Grzegorz Machnik i jestem wykładowcą na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień zajmuję się grafiką komputerową i grami i dzisiaj pokażę Wam, jak tworzy się współczesne, fotorealistyczne gry komputerowe z wykorzystaniem techniki o nazwie fotogrametria. Fotogrametria to technika skanowania 3D przy pomocy lasera, tak jak wciągnęło programistę do środka komputera w filmie Tron, albo przy pomocy aparatu fotograficznego. Opiera się m.in. o efekt paralaksy. Jest to pojęcie astronomiczne, ale spróbuję je Wam wytłumaczyć. Wyobraźcie sobie, że jedziecie teraz samochodem. Chyba że faktycznie jedziecie samochodem, no to nie trzeba sobie tego wyobrażać. Lub jedziecie na rowerze. Albo lecicie samolotem, ale nisko i powoli. Jeżeli spojrzycie w bok, to zobaczycie, że wszystko, co znajduje się blisko Was, porusza się szybko. To, co się znajduje nieco dalej, porusza się wolniej, natomiast elementy znajdujące się na horyzoncie prawie stoją w miejscu. Biorąc pod uwagę te prędkości i odległości od Was, można określić wielkość oraz strukturę obiektu, który znajduje się między Wami i horyzontem. To jest właśnie efekt paralaksy. Skanować można wszystko. Może to być budynek, może to być pralka, może to być nawet maskotka. Ale dosyć przynudzania, opowiem, jak to działa w praktyce. Na początku musimy znaleźć coś fajnego, co chcemy dodać do naszej gry. Najczęściej szukanie trwa najdłużej. Jak już znajdziemy nasz przedmiot, musimy go dokładnie sfotografować. Zdjęcia muszą być wyraźne i niepodkolorowane, ponieważ nie wrzucimy ich ani na Facebooka, ani na Insta. Teraz potrzebujemy komputera. Im większy, tym lepiej. Wrzucamy do niego zdjęcia, a on zajmie się skomplikowanym liczeniem. My mamy wtedy dużo wolnego czasu, możemy obejrzeć jakiś film, a najlepiej cały sezon ulubionego serialu, ponieważ obliczenia mogą trwać kilkanaście godzin, a czasem nawet kilka dni. Komputer stworzy chmurę miliona punktów w przestrzeni. Jeżeli każdy z tych punktów połączymy ze sobą, stworzy się złożona siatka modelu 3D, zwana topologią. Teraz grafik komputerowy spróbuje nałożyć na ten model kilka trójkątów i czworokątów w taki sposób, aby ograniczyć liczbę punktów. Ten etap nazywa się retopologią. Praca grafika może trwać nawet kilka dni, ale jej wynik jest imponujący. Model można wykorzystać w grze lub jako eksponat w wirtualnym muzeum. Na tym właśnie polega w skrócie technika fotogrametrii, której nauczycie się na jednym z przedmiotów, jeżeli zdecydujecie się studiować właśnie u nas. A więc, do zobaczenia na zajęciach!